I witam wszystkich, zagrajmy dalej w Imperium Galactica. Zapomniałem ja to zrobić przed zaczęciem nagrywania i teraz trochę to będzie tutaj cięło. O właśnie. Tego państwa już nie ma, już nie żyją. F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10. Tutaj możesz jeszcze przyłączać. Tak. To jest właśnie taki rytuał, można powiedzieć, który wykonywałem za każdym razem przed rozpoczęciem sesji nagraniowej. Bo to się raz załaduje i później już jest wszystko dobrze. A za pierwszym razem, jak się wchodzi na daną zakładkę, to jest przycięcie takie. Dobrze. Dawno nie nagrywałem, dawno też nie było nowego odcinka. Dzisiaj jest wtorek, to od piątku. Koniec lipca mamy, prawie. No, nie miałem czasu, no, co tu dużo mówić. Po prostu. Nic teraz nie wiem, co tu się działo. To leci w jakiś taki głęboki kosmos, tutaj widzę, że lecą zjeść tę flotę. Podbijają chyba planety tych fioletowych. No, zjedli ich, skonsumowali ich. I na coś zbierałem pieniądze jeszcze z tego, co pamiętam. Z bazę kosmiczną, chyba? Nie wiem. Ale wiem, że potrzebowałem 230 tysięcy. To chyba było na stację kosmiczną, na tą stację. A nie, ona kosztuje tylko 12 500. No to ja, na co ja potrzebowałem w takim razie 12 000, 230 tysięcy pieniędzy? Na coś z tego na pewno, ale na co? Spaceship tyle kosztuje. Flagship 3. To nie mam jeszcze dwóch takich flagshipów? No właśnie. No mam. To nie potrzebuję kolejnego. To na co jeszcze mogę zbierać pieniądze w takim razie? Tutaj już nic z tego nie kosztuje aż tak dużo. Dobrze, zrobimy w takim razie te bazy kosmiczne. Zobaczmy w ogóle, jak się tutaj prezentuje, bo ta fabryka orbitalna znajduje się na jednej z tych planet. Tutaj mnie nie lubią. A za co? Czegoś to brakuje? Jedzenia to brakuje. I się nie buduje jedzenia. Dobrze. No, znaczy, nie dobrze, zbudujmy w takim razie. Food Factory. Gdzie to jest? Niezbyt dużo miejsca jest na tym globie. Tutaj się akurat zmieści. Nie będzie też aż coś power brakować. Dobrze, to zrobimy w takim razie solar plant. Będzie tu. Jeszcze raz miałem sprawdzić, na której planecie jest moja baza, właśnie fabryka, tutaj. Czyli tutaj bazę trzecią jeszcze trzeba jedną dołożyć. Będę potrzebował trzy takie bazy, bo jeszcze chcę jedną fabrykę sobie kosmiczną postawić. Ale to jest niepotrzebne z drugiej strony, bo już mam wszystkie statki flagowe. Dobra, to zbudujemy jedną taką bazę, żeby nie tracić pieniędzy i nie przedłużać niepotrzebnie gry. I teraz tak, fightery. Zobaczmy. Equipment jest pod F4, dobra. Poproszę główną flotę. Tutaj tak, tutaj jest max, tutaj brakuje. Tutaj nie ma ani jednego, nie mam takiego. Dobra. Należy go zrobić w takim razie. Fighters. Jak dam plus 10, to wyczerpie to całe fundusze. Prawie. Ale dobra, niech robią. I jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. Tutaj wylądują. Co? Cruiser trzeci, okej, okay, dobra. Jeszcze chciałem zobaczyć na moją flotę, czy wszystkie statki są poprawnie wyposażone. No tu brakowało lasera w jednym miejscu. Tutaj chyba wszystko jest okej. Okay. No i więcej chyba czołgów jeszcze trzeba porobić, bo
Tutaj wejdą 43 pojazdy w tej chwili. To jest ok. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają te statki tutaj flagowe, ale one chyba mają wszystko, co mogą mieć. Natomiast jeszcze bomby trzeba doprodukować w takim razie, bo jeszcze tego brakuje. Hyperdrive 5.0. Mają wszystkie? O, ten nie ma. O, właśnie, tutaj brakowało. Shocker, Heavy Cargo Pod, Messon Gun, Multi-Headed Missile. Ile tego mam w ogóle? 16. A to i tak trzeba będzie zrobić, bo to zaraz się skończy, nie? Przy pierwszym ataku. Dark Sun Kingdom Drip. Tego chyba nie mogłem podbić, bo tu jakiś ten dużo dział było, z tego co pamiętam. Dobra. Na Persol 2 jest, z tego co wiem, port kosmiczny wojskowy. Jak na tą planetę mam teraz wejść? Planets. Persol 2. Jest military spaceport, dobrze. Dobrze. To możemy tutaj stać i patrzeć, którą planetę następną można zdobyć. I chyba teraz już będę Darkslanów jechał. Dużo planet oni wbrew pozorom nie mają, ale im dłużej będę ich zostawał w spokoju, tym więcej ich zdobędą i tym bardziej przedłużą grę. A wypadałoby już dożyć do końca. Production of Hyperdrive 5.0 jest complete. Dlaczego zbudowałem o jeden więcej? To jest pytanie. Czekamy, aż upłynie dzień. Tak naprawdę to czekam na to, aż skończą wynajdywać tego cruisera trzeciego. Niestety nie można tego przyspieszyć w żaden sposób. I tutaj mogę dołożyć już pozostałe te fightery, myśliwce. I te bomby w takim razie jeszcze. Weapons. 1, 2, 3. Raz. O, skończyły się pieniądze, dobra. To tutaj odejmiemy w takim razie 10. Powinno być wystarczająco dużo siana na to, żeby prowadzić badania przez cały dzień. Albo i nie. Chyba się jednak skończą. Tutaj planeta zmieniła kolor przed chwilą. Kolejna na Center 7 umiera. Dlaczego? Gdzie jest Center 7? Tutaj. Ale chyba nie umierają tak naprawdę, tylko to jest konsekwencja właśnie jakiejś tej wojny, która się odbyła. Są szczęśliwi. Jest plus 7 ich. Zobaczmy w ogóle, jak tutaj są nastroje, się przedstawiają. Gartok 3, ok. Magadan 10, nie ma szpitala. A nie wołają jeszcze? Jak go wybuduję, to już nie będzie na pewno pieniędzy na nic. Ale zrobimy szpital. Zrobimy szpital i w takim razie z produkcji coś ściągniemy, tylko co? Bomby niech się robią, te myśliwce dużo pieniędzy pożarły. Nie będzie tyle. Hostile Fleet Detected Near Planet Center 11. No dobrze. Co, ta żółta na mnie leci? Chyba nie. Może jednak. Czyżby skończyli robić bazę kosmiczną? Research completed. Dobrze. Okej, okay. Co tu jeszcze zostało? Cruiser 2 to już chyba bezsensowne jest w ogóle wynajdywanie tego. Ale zrobię to, żeby mieć wszystkie wynalazki, tylko że na samym końcu. To też. Na samym końcu. No już dużo nie zostało tych wynalazków. Dobra, teraz fighter jest najważniejszy. Hostile Field Detected Near Planet Center 11. Wiem o tym.
A, bo znowu wyleciała w zasięg radarów, czyli to jednak Darkslania na mnie lecą. No dobrze. To ja na nich nie będę w takim razie leciał, bo nie mam tyle czołgów w zapasie. Ale teraz tak, mogę już robić ten krążownik i natychmiast go dodam do produkcji. Tego już nie będziemy robić. Czyli Destroyers, Cruiser trzeci. 1, 2, niech będą. Na pewno będą potrzebne jeszcze do niego różne materiały, tylko że właśnie nie wiem kurde jakie. Czy to nie, na niego wejdzie? Podejrzewam, że tak. Dobra, dołożymy 10 w takim razie. Jeszcze tych laserów ultrafioletowych zwykłych, niech będą. 10 tych Neutron Gun. Trochę bomb. No i Behemoth 1, powiedzmy na razie, albo 2, nie, 1. Taka niech będzie kolejka produkcji. Na pewno ci Darkslanie coś tam mi zniszczą. Jak tam w ogóle stosunki wyglądają z kosmitami. Dobra, z tymi, z którymi się przyjaźnię, to jest dobrze. Zobaczmy, jaki jest speed teraz w ogóle floty mojej. 32, a ta ma dalej 35, bo nie musiałbym się pozbyć tych przestarzałych statków, żeby było więcej. Nie wiem, czy zrobię tak, czy po prostu poczekam, aż je kosmici zniszczą, statki. Coś skończyli robić jeszcze dodatkowo. O, nie stanie się następny dzień niestety przed atakiem. Ale to bez znaczenia jest. Dobra. Equipment. Starmap. 20 czołgów powinno dać radę. No i gdzie je ustawić? No oczywiście tylko jedno miejsce jest słuszne. Niech będzie tak. Zobaczymy, gdzie oni się postawią. Czekamy, 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 czekamy. Jak najbliżej mojego wojska. Dobra, popierdółki. Popierdółki i nic więcej. Pojadą niszczyć elektrownię. Trochę wyjadę im naprzeciw w takim razie. Pojadę naprzeciw ich oczekiwaniom. Wy tutaj zabijcie te rocket sledy. Coś wolne w ogóle chyba ani razu nie trafiły. Teraz tego. Ten zaraz zginie też. Dobra, teraz tego dużego, bo uszkodza. I uszkodzi elektrownię na tyle mocno, że się przez zaczęły budynki wyłączać. A jest nie szkodzi. Teraz ci nie mają co robić, dobra. Atakować tamtych w takim razie. Ktoś tu jeszcze nie jeździ? Ci nie jeżdżą. A już nie muszą nawet. Reszta załatwi sprawę. Będą przywódcami czy nie, i tak załatwią sprawę. No te czołgi to się poruszają, czołgi. Żadnego czołgu nie straciłem. No, dobrze, dobrze, dobrze. Można od razu kontratak jakiś robić. Ale to w następnym odcinku.